Cześć, to jest niedoceniona kamera Zicam E2. I dlatego, że jest niedoceniona, to robimy o niej film i porównujemy ją do Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Największą zaletą kamery Zicam E2 jest to, że ma możliwość filmowania w 4K w 120 klatkach, a po aktualizacji ma być nawet 160. Także to robi wrażenie. W porównaniu do Blackmagic, który ma możliwość filmowania w 4K w 60 klatkach, no to jest różnica. Pamiętajcie tylko o tym, że ta kamera filmuje w takim klatkażu wysokim i w takiej rozdzielczości w kodeku H265, a Blackmagic na przykład w Blackmagic RAW bądź ProResie. I takie kodeki są łatwiejsze dla komputera do obrobienia, a w przypadku kodeka H265 wymaga to więcej, mocniejszego komputera, żeby potem sobie takie pliki montować. Poza kodekiem H265 w kamerze Zicam E2 też uświadczymy oczywiście H264 bądź ProRes, ale to w przypadku niższych rozdzielczości czy niższych klatkarzy. Jeśli chodzi o slow motion, to w Zicamie maksymalnie możemy wyciągnąć 240 klatek w rozdzielczości Full HD. I to możemy porównać do Blackmagica, który ma maksymalnie 120 klatek Full HD, tylko że w przypadku Blackmagica dodatkowo jeszcze matryca jest kropowana, więc czytuje obraz nie z całej powierzchni matrycy. Obie kamery to są kamery filmowe, więc uświadczymy w nich płaskich profili. W przypadku Zicam E2 jest to profil Z-Log, który pozwala na osiągnięcie 13 stopni rozpiętości tonalnej. W trybie WDR możemy osiągnąć nawet 16 stopni. Blackmagic również osiąga 13 stopni rozpiętości tonalnej. Budowa. Kamera Zicam jest dobrze wykonana, w całości z metalu, co jest czuć, kiedy się ją trzyma. Jest dosyć ciężka. Gabarytowo jest niewielka, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ilość wejść, jakie ma w sobie i jej możliwości. W porównaniu do Blackmagic Pocket jest lepiej wykonana zdecydowanie, jako że Blackmagic to jest generalnie plastik. Obie kamery mają matrycę mikro 4 trzecie, więc bagnet jest również na obiektywy mikro 4 trzecie. Dla niektórych to będzie zaleta, dla innych wada. Faktem jest to, że macie dzięki temu duży wybór obiektywów, a poza tym możecie podpiąć adapter, na przykład Metabones czy Viltrox, który dodatkowo jest speed boosterem, czyli zwiększa wartość przysłony, i zakładać obiektywy na przykład Canona czy Nikona. Jak zakupicie kamerę Zicam E2, to co tu widzicie, to nie jest to, co dostaniecie w pudełku. W pudełku dostaniecie sam mózg, czyli samą kamerę. Jeśli chodzi o baterię, obiektyw czy monitor zewnętrzny, to musicie dokupić. Jeśli chodzi o monitor zewnętrzny, to możecie też korzystać ze swojego telefonu jako taki monitor, na którym możecie dokonywać szybko ustawień i macie jednocześnie też podgląd. Na nim też możecie ustawiać sobie autofokus, żeby trzymał się określonego przez Was punktu. W tej obudowie mieści się spora ilość złącz, które na pewno wykorzystają profesjonaliści. Jest na przykład wejście na antenę, która jest notabene dołączona do zestawu i pozwala ona na podłączenie telefonu po Wi-Fi. Poza tym jest wejście internetowe, które pozwala nam na streamowanie obrazu bezpośrednio do internetu. Jest oczywiście wejście zasilania, wejście COM, wejście mini XLR, dzięki czemu osoby, które chcą nagrać dobrej jakości dźwięk, na pewno będą zadowolone. Kwestia audio, oprócz tego, że mamy mini XLR, to jest jeszcze wejście jack 3,5 mm i wejście na mikrofon również 3,5 mm. A w jaki sposób chcemy zapisywać pliki z tej kamery? No, mamy właściwie trzy opcje, albo poprzez karty CFast, albo na zewnętrzny dysk poprzez USB-C, złącze USB-C, i na zewnętrzny rekorder, tak jak my tutaj. I to w zależności od tego, jakie możliwości ma sam Atomos, takie pliki pozwoli Wam nagrać. Blackmagic z drugiej strony ma opcję kart SD, kart CFast, również na zewnętrzny rekorder lub na zewnętrzny dysk po kablu USB-C. Obie kamery są przystosowane do tego, żeby ustawiać ręcznie ostrość. I tak Zicam ma do tego celu Focus Assist, który przybliża obraz i ułatwia ustawienie ostrości. W przypadku Blackmagica te funkcje są podobne, oprócz tego mamy też focus peaking i tak dalej. Jeśli chodzi o pracę autofokusa, no to przyda się ona w sytuacjach, w których nagrywamy coś statycznie i ustawiamy fokus
przed rozpoczęciem nagrywania, ponieważ gdy ustawimy autofokus po rozpoczęciu nagrywania, no to będziemy widzieć tą pracę, kiedy autofokus szuka tej ostrości. W kwestii obsługi obu kamer, moim zdaniem Blackmagic jest bardziej intuicyjny i prostszy w obsłudze, dzięki temu też, że ma większy ekran. Jeśli chodzi o Zicam E2, no to menu też jest takie typowo filmowe, jako że to jest kamera filmowa, tylko trzeba chwilę tam spędzić czasu, żeby się przyzwyczaić do obsługi. Poza tym jest dostępna aplikacja na telefon, która działa najlepiej na iOS, za pomocą której możemy ustawiać wszystkie niezbędne funkcje. Obie kamery to są kamery filmowe, jednak znacząco się od siebie różnią. Zicam E2 skupia się na tym, żeby mieć jak najwyższe rozdzielczości i klatkarze, czyli 120-160 klatek, a w przypadku Blackmagic jest to RAW i niższe klatkarze. Jednak to jest właśnie kamera bardziej dla tych, co lubią się bawić w postprodukcji z kolorami. Subskrybuj, jeśli masz jakieś swoje komentarze co do tego filmu, chciałbyś zobaczyć w tego typu testach coś innego jeszcze, coś więcej, to też daj znać w komentarzu, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!